Siemaneczko, w 56. części Let's Play Lobos. Musimy z Lordem Mordragiem pogadać o Udonie, bo coś tu jest mocno nie tak. Ewidentnie wali ściemę. Chciałbym z tobą porozmawiać o Udon Kaenie. Czy to nie Udon, ten żołnierz, który zabił dowódcę Waskara? Tak, właśnie on. Kolejna fatalna ofiara działań czarnych magów. Żałuję, że możemy zrobić tak niewiele w tej sprawie. Sądzę, że Udon Kaen nie jest opętany. To bardzo poważny zarzut, żołnierzu. Skąd ta śmiała konkluzja? Ten człowiek wyglądał i zachowywał się racjonalnie, gdy z nim rozmawiałem. Ponadto Waskar opowiedział mi o sabotażu, jaki ma miejsce w Legionie. Starał się wytropić zdrajcę. Nie miałem okazji ani czasu osobiście zbadać sprawy tego morderstwa. Dziękuję za twoją sugestię. Czy on mnie spławił, czy faktycznie coś z tym zrobi? Mordrag wysłuchał mojej sugestii w sprawie tego mordercy. Być może przyjrzy się bliżej całej sprawie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak zrobi, bo cholera... Polubiłem Waskara, nie? Polubiłem go. Dobra. Idziemy do biologa, a zobaczymy... Mamy to serce dla niego. Zobaczymy, jak zareaguje. Widzi i słyszy się to wszystko tylko. Hej, ty! Tak jest, jak tam badania? Przecież niczego nowego. Jak wszystko przy... Dobra, ale coś się zmieniło w twoim ekwipunku? Masz smoczy korzeń, zajebiście. Trzeba będzie to kupić na stówę. Tylko czy... O, dostałem w sumie... O tym nie wiedziałem. Tak, nikt nie słucha. Nie mów, że to nieprawda. Szczaw Królewski też ma. Dobra, na razie się może wstrzymam. W końcu i tak go oczywiście dodaliśmy. Nie musisz mi tego mówić. Ludzie mówią różne rzeczy. Okej, ciekawe. Ciekawy przepis, nie było go. W końcu to była jego decyzja. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Dobrze wiedzieć. Doszło do mnie to i owo. Dobrze wiedzieć. Dobra, mam tutaj serce. Mam tutaj serce królowej modliszek. Naprawdę? Tak jest. To niesamowite. Gdzie udało ci się natknąć na taką bestię? Przechadzałem się ostatnio po pustyniach Hardaliona. Tak. Naturalnie. Te pustynie słyną z występujących tam wielkich modliszek oraz trwogi, jaką budzą wśród zamieszkujących je ludzi. Doskonała robota. Zbadanie tego okazu może mi zająć nieco więcej czasu. Za 2 dni. No dobra. Którą mamy godzinę? 2 dni jest dużo czasu. Nie wiem, czy chcę to tak przewijać. Może pójdziemy na arenę. Zaraz jeszcze zobaczymy tutaj. Czy tutaj się coś zmieniło? Udało tak. się. Stworzyłem ją. Wielki Neptun był zachwycony. Co takiego? Mówię o potężnym eliksirze, nad którym tak długo pracowałem. Udało się. Wystarczyło zaledwie nie przegotować wywaru ze szczawiu królewskiego. A następnie nie dodawać... nieważne. Najważniejsze, że w końcu mi się udało. Co to za potężna mikstura? To najpotężniejszy napój bogów, jaki dane będzie skosztować człowiekowi. Okej. Nazwałem go tchnieniem Oriona. I w rzeczy samej człowiek czuje się po nim tak, jakby wstąpił w niego sam Orion. Mogę spróbować? Ten napój jest niezwykle kosztowny. Zdajesz sobie sprawę, że trzeba zużyć cały szczaw królewski na jedną fiolkę? W końcu pomagałem przy poszukiwaniach. To prawda. Tak. I dostałeś już stosowną nagrodę. No dalej, nie daj się prosić. No dobrze. Dostarczyłeś składniki na jedną porcję. Obniżę dla ciebie cenę. Sprzedam ci ją za 300 sztuk złota. To jest akceptowalna cena, w sensie spodziewałem się zdecydowanie, nie zastanawiaj. Zdecydowanie dużo większej. A to mnie nie interesuje. Nope, zdrowia, nad tym trzeba się zastanowić też. Nie mam żadnej potki właśnie do regeneracji i chyba taniej byłoby ją kupić przepis, chociaż ciekawe, czy miałbym właśnie, bo rdest polny, to mi się skończyło, to jest podstawa, a ja mam tylko 1 sztukę, cholera. Masz sporo run, pytanie, czy masz te runy, które ja uwielbiam, czyli śmierciożywieńcą, nie masz. Oj. Szkoda, cholercia szkoda. Nie, to mnie w ogóle... Ciekawe, czemu te się trochę różnią. oddychnie kolorem i symbolami. No ale to nie dla nas już jest. Tak, dobra, wiecie co? Wczytamy sobie i spróbujemy kupić. Hej, ty! Czy to jest sens? Może przyda nam się na walkę? Dobra. Użyj jej, gdy naprawdę będziesz potrzebował. Tak zrobię. Premia do ochrony, do statystyk 50, do krytycznego uderzenia 20, szacowany czas trwania 3 minuty. Kurde, fajna sprawa. Do krytycznego, do statystyk 50, no to by ładnie nam zboostowało siłę. Nawet nie będę wczytywał, niech ona sobie tu siedzi w ekwipunku. Tak, a co my w tym momencie zrobimy? Ja się nie przygotowałem troszeczkę między odcinkami. W sumie nagrywam jeden po drugim. Bo kurde mogłem... Co, ile mam Szczawiu Królewskiego? Jeszcze sporo. Cholercia... No to te punkty na siłę wydać i lepszą broń. Ale może nie będzie tak źle w tej dżungli, no poczekajmy. Potkę, nie no, nie będę teraz robił. To zrobię między odcinkami, bo i tak mi teraz te 5 punktów siły nic nie da. Chociaż jakbym na szybko wskoczył, zrobił, cholera, to zróbmy to. To i tak mnie nie minie. Może to wytnę, zobaczę. Może to wytnę, dobra. Sorry, zobaczymy. Tak jest, specjalne. Tak jest. Dobra. Dla pewności muszę sprawdzić, czy może jeszcze jedną będę mógł zrobić. Nie wiem, czy można być. Cholera jasna. Zrobić, dobra. Dobrze, że przez pomyłkę tej sobie nie nadusiłem. Dopiero bym się wkurzył. I teraz 14 punktów siły. I to by było sztosiwo, nie? Bo nie wiem. Z tym Manuelem bym spróbował, kurde się. A tutaj stoi, no. Spróbujmy, bo myślę, że może być w zasięgu. Wyzywam cię na arenę. Ty? To dla ciebie za wysokie. Dobra. Muszę przyznać. Przekonajmy się. Sam tego chciałeś. Czekam na ciebie na arenie. Muszę przyznać, że kurde, arena jest tutaj ciężka. To jest naprawdę arena, nie? Jest tutaj cholercia ciężko. Ej, kurwa, znowu mam te lagi. Jesteśmy, zainwestowałem w siłę, tylko pojawił się problem. Broń kosztuje 1750. I to jest ten problem. Dobra, spróbujmy klasycznie. Znaczy, starą naszą bronią. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chociaż... Dalej! Pokaż co... Dobra. Może to jest właśnie sposób. Bo zasięg... Dobra, odsuń się. Odsuń się, tak. Kurwa, to był błąd. Dobra. Dobra. Nie, odejdź. Dobra. Pięknie. Tak jest. Dobra, nie przeszarżujmy. Dobra, zajebiście. Bierzemy to, bierzemy wszystko co masz. Potrzebujemy kasy, ostrze legionisty też. Nie, wycofywanie się. To jest na niego patent. Bo kompletnie mamy przewagę jeśli chodzi o zasięg broni. W końcu dwuręczna, a on jednoręczna. Kurde, przydałby nam się lepszy, jeszcze lepszy pancerz. Ale udało się. Zobaczymy następnym razem. Tak, zobaczymy. Na twoje szczęście nie założyłem właściwego ekwipunku. Dobra. Pięknie, zapiszmy sobie jakby coś się wydarzyło zaraz. Hej. Tak. Pokonanie doświadczonego żołnierza w ciężkim pancerzu to już nie przelewki. Może lepsza nagroda? Teraz będzie już tylko trudniej. Twoja nagroda. To jest właśnie... A nie, poczekajcie. Bo może być fajna nagroda, bo miałem powiedzieć, że są nędzne nagrody tutaj. To od razu sobie wypijemy. Czarna Perła. Zwój deszcz ognia. W trudnych sytuacjach ratuje dupę, także fajna nagroda. Co nie zmienia faktu, że brakuje dalej nam kasy na nowy miecz. Dobra, a kto będzie następny? Pada? Którą mamy godzinę? O Jezu, zapomniałem, że jestem na bagnach. Chcę walczyć. Ludzie Wraka złapali 3 pomocników tego zdrajcy Lupino. Dość niebezpieczne bandziory, także tym razem może nie pójść tak łatwo. Serio? Jutro się z nimi rozprawisz. Chyba że wymiękasz. Ja nie z tych, co wymiękają. Lepiej, żeby tak było. Walka może być bardziej widowiskowa niż zwykle. Wrak i inni chcą zobaczyć, jak wykańczasz tych łobuzów. Możesz spodziewać się małej widowni. Sam chętnie obejrzę tę walkę. Okej. Czy ci bandyci będą mieli jakieś wyposażenie? Tak, będą mieli pełne uzbrojenie. Walka z nieuzbrojonym wrogiem to poniżej godności legionu. Wiadomo. Tak między nami. Jeśli poczujesz, że nie dasz rady, możesz nagiąć trochę zasady. Nie zostaniesz zdyskwalifikowany, jeśli wyjdziesz poza arenę, ale źle to będzie wyglądać w oczach nadzorców. W każdym razie pamiętaj o tym. Najważniejsze, żebyś ich wykończył, zanim oni wykończą ciebie. To jest istotna rzecz. Walka odbędzie się jutro wieczorem. Nie daj ciała. Dobra. Kurde. Napaliłem się na tą walkę, bo to coś nowego. Ale będę... Bandziory takie ciężkie będą? Nie no, mogą być w tych płytkach, w tych pancerzach płytek pełzacza, nie? Dobra, jutro wieczorem, robimy to. Poczekajcie, zrobimy to. Ja muszę jakimś cudem wygrzebać tą kasę, kupić nową broń. Potka do regeneracji by się przydała, ale to jest kolejne 500, cholera. Nic. O! Skąd ja ten woreczek mam? Nawet nie pamiętam. To na pewno nie, na to nie będziemy zużywać. Nie no, dobra. Widzimy się tutaj wieczorem. Dobra, jesteśmy na miejscu. Udało mi się, zrobiłem porządek. Znaczy porządek, no srebro poszło troszkę tutaj zapasów. I coś tam jeszcze nawet zostało, parę groszy, ale mamy to. Aż tak świetnie nie wygląda. Ta poprzednia, miecz demonów, wyglądał wizualnie lepiej, no ale staty są tutaj zajebiste. Największy zasięg jeszcze 6% do broni dwuręcznej. Nie, to jest petarda. Dobra, zapiszmy sobie. Aha, wczytajmy sobie, bo ja nie chcę mieć żadnych lagów. Dobra, może bez tego światła też może być. Jak oni wyglądają? Nie, nie mają chyba tych najlepszych pancerzy. Chyba nie. Ten ma tą jakąś dzitkę trochę dziwną. Dobra, będziemy się tłuc. Żeby nie powiedzieć brzydko na... Jeszcze chwilę poczekamy. Możesz zaczynać, gdy zbierze się więcej osób. Dobra. Nie, powiem wam... Okej. Jestem optymistycznie nastawiony. Oby mnie nie zaspamowali na dzień dobry. Jest kowal. Franco, chyba myjesz sobie uszy. Mentor? Nie kojarzę typa. A, Jezu, przecież od niego miecz kupowałem. Przepraszam. Dobra. Zaczynamy. Drake. Okej. Jakieś ostatnie słowa? Wiesz, co jest w tym wszystkim najzabawniejsze? No, słucham. Wkrótce wszyscy staniecie przed obliczem Mariona. Zabawny z ciebie śmieć. Dobra. Kurwa, ja się tak srałem. A to jest... Easy. To jest... To jest jakiś lajcik, no. Co to miało być? Co to miało być? Już? Po krzyku? W porównaniu do poprzedniej walki z Manuelem, no to nie, to nawet nie ma co się... No i jak tam, panowie? Dałeś bandziorom popalić. Możesz wybrać sobie nagrodę. Eliksir życia, księga wiedzy. Czy eliksir życia? 1000 sztuk złota, no jest potrzebne złoto, cholera. Kurde, miałem powiedzieć, że złoto zawsze się zarobi. Księga wiedzy. Księgę wiedzy sobie kupię za monety, te stare. Chociaż trochę jeszcze mi brakuje. Eliksir życia to jest chyba 20 HP. Chociaż nie, może weźmy właśnie tego expa, no. Jednak te punkty doświadczenia to chyba jest najważniejsza rzecz. Kasa też, bo jest tutaj ten niedosyt kasy, ale to się ogarnie prędzej czy później. Kasa to już jest potrzebna. Dobra, bierzemy to. Wezmę księgę wiedzy. Mądry wybór. Okej. Chcę od... Myślałem, że pewnie przy każdym wyborze tak mówił, nie? Nieważne co byśmy wzięli, tak by powiedział. Rozumiem. A, to były punkty nauki. Ja myślałem, że to były dwa... O, to dobrze, że to wziąłem. Kurde, ja byłem święcie przekonany, że to jest 2000 expa. Nie no, no to pewnie. O Jezu, to już nawet nie mam wątpliwości. Dobra, dobra. Tak, zaraz będę kimał do rana, więc niech będzie pochodnia. Byście trochę więcej widzieli, ja też. Zapiszmy sobie jeszcze raz. Jaka jest następna walka? Chcę walczyć. Wykończyłeś 3 groźnych bandytów w pojedynkę. To oznacza, że kolejny pojedynek stoczysz z Alisterem. Oh shit. Nie, 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 nie. Na pewno nie czuję się na siłach, żeby z nim tłuc. Żeby się z nim tłuc. On ma... Kurde, ta 100 to jest za mało. Powinien więcej płacić. On ma, kurde, jeszcze lepszy pancerz i pewnie jeszcze większe umiejętności. Chociaż był niedawno opętany, ale pewnie broń ma cały czas przy sobie tą starą, którą miał. Nie, nie, nie. To nie może tak być. Nie, nie, nie. Na razie z areną sobie dajemy jednak spokój. No, ale dobra, wiecie co? To czas wyjść z obozu, no. Mamy, kurde, nową broń. Może do południa, żeby nie padało, żeby była ładna pogoda, żebyśmy wszystko ładnie widzieli. Tak, wychodzimy z obozu. Jeszcze z nim nie gadaliśmy. Zacznij. Broń dwuręczna. Nie, ja teraz potrzebuję inwestować chyba w siłę tak naprawdę, tak szczerze mówiąc, no. Jeszcze interesuje mnie, no silne ciało oczywiście, ale berserker. Siła i berserker. Tak. W berserker nie ma poziomów, tylko jest wojownik. Ciekawe. Dobra. Wychodzimy na zewnątrz, z ciekawości zobaczyć. Chociaż nie. Poczekajcie, pójdziemy do biologa, bo chyba minęły 2 dni. Już nie pamiętam, czy... Nie, minęły, bo spałem raz... Tak, minęły 2 dni. I teraz spałem drugi raz po walce. Dobra, także wpadniemy sobie do biologa. Zobaczymy, co on tam wymodził. Może będzie miał kolejną robotę. A propos. Aha, badanie biologa. Czekajcie, tajemnica badania... Nie, tutaj... A, dobra, to jest też już zrobione, okej. Zapiszmy sobie, zobaczymy. Hej! Jak przebiega? Właśnie skończyłem ostatnie badania nad sercem modliszki. Wydaje się, że nie tylko rośliny posiadają aktywne właściwości. To bardzo interesujące. A oto nagroda, mój nowy wynalazek. Eliksir ochromy. Dzięki niemu nasi legioniści staną się jeszcze potężniejsi. Dobra, eliksir ochrony. Dobra, zobaczymy sobie najpierw ten eliksir ochrony, kolego. Gdyby to zależało od... Premia do ochrony... A, to jest to do kupienia, no to pewnie, bo to jest na stałe. Ochrona całkowita +5, zajebiście. Jeszcze zobaczymy, co z tego wyleci. Paczuszki. Jakieś gówno chyba. Wytrych, stara moneta, pochodnia. Fajnie, stare monety jak najbardziej, 6 sztuk, dobrze. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Kula światła. Bez rewelacji. Bez rewelacji, no ale dobra, niech będzie. Trzymam się od tego. Ładna ochrona. No, fajnie to już wygląda. Dobra. Hej, ty. Nawet słówka. Nie musisz mi tego mówić. Wszystko przebiegło. Dobra. Mogę ci pomóc w dalszych badaniach. Proszę, proszę. Doszły mnie słuchy o tych tajemniczych dwunożnych gadach zamieszkujących podziemne jaskinie. Chyba mogę ci o tym powiedzieć. W końcu posiadasz już wystarczająco wysoką rangę w regionie. Podobno wśród nich spotkać można nawet większe i groźniejsze osobniki alfa. Więc o co chodzi? Postawię sprawę jasno. Chcę zbadać serce prawdziwego reptoida. Z tego co wiem, są w kopalni. Ale nie słyszałeś tego ode mnie. W kopalni? I mam tak po prostu tam zejść? Prędzej czy później pewnie będziesz musiał. Wielki Neptun szykuje coś dużego. W każdym razie, jeśli kiedykolwiek natkniesz się na te stworzenia i wyjdziesz z walki cało, to pamiętaj o zabraniu serca z tego grada. Sowicie cię za to wynagrodzę. No tak, tam było zamknięte skrzydło za kratami, pamiętacie? Coś czuję, że pewnie niedługo będzie otwarte. Dobra. Kurde, ile już roboty dla niego wykonaliśmy. Mhm. Dobra, idziemy na zewnątrz, chociaż korci mnie, żeby jeszcze zerknąć jaki jest pancerz. Najwyżej zobaczymy się, czy jest nowy pancerz. Najwyżej zobaczymy się za sekundkę. Dobra, tak myślałem, czy by nie wrócić się do lochów i nie zabić tego... porozmawiać z tym śmieciem, czy on coś jeszcze może nam powie teraz. Ale może po prostu trzeba poczekać. Jadowity krwiopijca. Bagienny truteń. Jezu, bagienny truteń to powinien być chyba na hita. Dobra, to mnie ciekawi. To jest coś... O kurwa, to jest zdecydowanie coś nowego. Za 300 expa. Ale powiem wam, że jest problem z aligatorami, cholera. Bo są twarde, nie wiem o co chodzi. Znaczy, może inny typ broni trzeba na nie. A nie. Dobra, po prostu są wciul silne. Nie, naprawdę, kurwa, myślałem, że aligatory to będzie pestka. Ale nie. To nie będzie pestka. Zdecydowanie. Ile jak spadają. Fajnie. Fajna sumka, bardzo fajna. Dobra, spadamy stąd. Myślę, że chyba tutaj sobie zakończymy odcinek, no. Tam... też łażą, ale nie tam. Aha! Tam są brzytwy. Ale z brzytwami się chyba tłukliśmy. Jakby jedna podbiła. No, zapraszam. Ta, to rozpruwacze tam chyba są w tej szarej strefie, takie groźne, nie? Chociaż, no nie, no, brzytwami nie będzie większego problemu. Chociaż też musimy się pilnować. Dobra. Jak będę miał czas, to oczywiście to wytnę w pień, chociaż na te aligatory nie spodziewałem się, że są tak twarde. Dobra, odsuńmy się, nie chcę go tutaj. Ale jakoś tam sobie poradzimy. Tego korzenia może poszukam smoczego do miksturek, no. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. To chyba na tyle w tym odcinku. A, to jeszcze może zobaczmy, ile ta skóra będzie warta z aligatora. Mam nadzieję, że będzie sporo warta. Tak na koniec, jeszcze pocieszymy się. Mam dla... Skóra brzytwy. Walka z nimi. O, skóra aligatora. Nieźle. Dobra robota. Dobra, 100 i dużo expa, okej. To ma sens walczyć z tym ścierwem. Ale co, ja kończę w tym odcinku, także wpadajcie do opisu pod filmem. Jestem ciekaw, co się pozmieniało jeszcze w Dolinie, nie? Przyszły odcinek nie wiem, gdzie zaczniemy, tak szczerze mówiąc. Zobaczymy. Także na razie.